Południowo-zachodnie tajne wejście prowadzi do południowo-zachodniego pawilonu narożnego, nie na zewnątrz twierdzy. W przeciwieństwie do innych tajnych wejść do twierdzy Hwasang. Na szczycie tego tajnego wejścia zbudowano posterunek wartowniczy, aby żołnierze mogli tu przebywać i strzec południowo-zachodniej części twierdzy. Ze względu na topografię tego miejsca, istnieje ryzyko, że zamek zostanie odsłonięty, jeśli zostanie przejęty przez wroga. Aby przygotować się na inwazję, zbudowano specjalną fortecę. Jest to wysoko położone miejsce w górach z dobrym widokiem na południowy zachód od zamku. Specjalnie zainstalowano stanowisko artyleryjskie do monitorowania wroga. W Arm Moon zainstalowano wiadro z 5 otworami w ramach przygotowań do ataków ogniowych. Chociaż nazwa to tajna brama, to nie jest przejście do Iz zamku. To jest brama, która przechodzi przez Yongdou i prowadzi do Such Nam Gak Lu, Hua Yang Lu. Rola księżycowej bramy Such Nam Arm było zachować bezpieczeństwo okolice Such Nam Gak Lu położony na skraju góry Paldalsan. W przeciwieństwie do innych tajnych bram. Księżycowa brama Such Nam Arm jest obiektem o przeznaczeniu wojskowym do ataku wroga przygotowującego się do inwazji i obrona Su Won Hwasang. W tym czasie, księżycowa brama Such Nam Arm nie była dostępna dla ogółu społeczeństwa. Było blisko pałacu tymczasowego Hwasang, gdzie przebywał król Yongyo z dynastii Joseon w Korei. Na skraju góry Paldalsan nie było miejsca na nocleg dla wielu żołnierzy. Więc przypuszcza się, że dodatkowo zbudowano bramę księżycową Such Nam Arm jako efektywne obiekty wojskowe z kilkoma żołnierzami. Sekretne wejście, zwane po koreańsku ramieniem księżyca, było przejściem awaryjnym, służył do przywożenia zapasów i żywności do twierdzy, niezauważony przez wroga. W twierdzy Hwasang znajdowało się w sumie 5 tajnych wejść. I zbudowano je z cegieł. W twierdzy Hwasang znajdowało się w sumie 5 tajnych wejść. To znaczy, było sekretne wejście północne. Sekretne wejście wschodnie, zachodnie tajne wejście, południowo-zachodnie tajne wejście i południowe tajne wejście. Jednakże na ramię księżyca brama. Znajduje się w środku pomiędzy bramą księżycową Paldal i bramą Nam Su Moon, zniknęło, gdy obszar został zurbanizowany.